Pewnego dnia Pan Bóg patrzył na ziemię ze swojego niebieskiego gabinetu. Używał oczywiście swojego laptopa firmy Anielski Czat. Kręcił głową, patrząc na wszystkie złe rzeczy, które ludzie robili na dole, na ziemi. O, zupełnie nie o tym myślałem, kiedy stwarzałem ziemię. Czuję się tak daleko od moich dzieci tam na dole. Trudno jest mi być przyjacielem ludzi, bo nie podoba mi się to, co oni robią. Nie da się już tego wszystkiego ogarnąć zdalnie. Myślę, że nadszedł już czas. Czas na co, Panie? Czas, abyśmy wkroczyli. Mamy zbierać armię, Panie? Zmusić ich do słuchania? Nie. Myślę, że nie wyślemy armii. Może tylko jedną osobę? Co? Jedną osobę? Genialnie! Tego się nie spodziewają! Panie, jeśli wyślemy tylko jedną osobę, to musi być ktoś bardzo silny i bardzo potężny. Tam na dole są tysiące ludzi. Nie, nie musi być silny. Przyjdzie na świat jako nowo narodzone dzieciątko. Nowo narodzone dzieciątko? Genialnie! Tego się nie spodziewają! Panie, ten plan jest dość ryzykowny.
Nowonarodzone ludzkie niemowlę jest małe i słabiutkie. To dziecko powinno urodzić się ludziom, którzy go obronią i się nim zaopiekują. Może niech urodzi się jakiegoś wielkiego władcy albo potężnego króla. Właściwie myślałem o jakiejś ubogiej dziewczynie, której serce jest piękne i pełne odwagi. Widzę, że planujesz zatrząść ziemią i zaskoczyć cały świat. Nikt nie będzie się spodziewał malutkiego dziecka urodzonego w domu skromnych wieśniaków. Ale co dobrego może zrobić takie malutkie dzieciątko? To nie będzie zwyczajne dziecko takie jak inne. Wysyłam księcia niebios. Księcia niebios? Naszego księcia? Twojego syna? Genialnie! Tego się nie spodziewają! To zbyt ryzykowne. Wysłać księcia niebios, jak ją maleńkie niemowlę, urodzone nie u królów, ale u prostych wieśniaków. Książę nie może urodzić się w chacie. Musi urodzić się w pałacu. Masz rację. On nie powinien urodzić się w chacie. Urodzi się w stajni. Stajni? Otoczony zwierzętami? Na sianie? Przy zwierzęcej kupie? Genialnie! Tego się nie spodziewają! Panie, a jak się o nim wszyscy ludzie dowiedzą? Co jeśli go nie zauważą? Ci, którzy będą szukać, znajdą go, a jego misja zbliży wszystkich ludzi do mnie, nawet jeśli robią coś naprawdę złego. Kiedy książę wykona misję, nie będą już mogli wątpić w moją miłość. Czy zostawiłeś jakieś wskazówki dla ludzi, którzy szukają? Znaki w gwiazdach? Wskazówki w gwiazdach? Pewnie, czemu nie? Uczyńmy jedną wielką, która na niego wskazuje. A możemy dla niego zaśpiewać? Prosimy! Właśnie możemy zaśpiewać! I Bóg spojrzał na ich twarze i dotknęła go ich miłość do księcia. No dobrze, możecie śpiewać. A niektórzy z was mogą nawet zatańczyć.
Połączmy się jeszcze z innymi aniołami. Niech też zaśpiewają. Żłobie leży, ktoś pobierze kolędować małemu. Jezusowi Chrystusowi dziś na narodzonemu. Pastuszkowie przybywajcie, jemu w życie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy, a takiego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy. Jak u Boga narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak u Boga narodzony, płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy.
się, śpiewaj pieśń. Oto król narodził się, jemu cześć i chwała. Raduj się, śpiewaj pieśń. Oto król narodził się, jemu cześć. Genialnie. Tego się nie spodziewają. A razem z nim, Maryja.
Maryńka przyszła miłość. Maryńka miłość w głowie śpi. Maryńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo śni dla tej miłości maleńkiej. Maryńka miłość w głowie śpi. Maryńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo śni dla tej miłości maleńkiej. Bóg przyszedł na ziemię jako dziecko, aby pokazać, jak bardzo nas kocha. On jest Emanuelem, Bogiem z nami. Maleńka miłość zmieniła świat. Rozświetliło wszystkie mroki i ciemności. Życzę wszystkim, niech to będzie źródłem naszej nadziei w tych trudnych czasach. Niech to będzie powodem dzielenia się z innymi czasem, chlebem. Bądźmy lepsi. Niech nasze kamienne serca przemieni maleńka miłość. Jezu cicho. Ty, który pocieszasz serca zgapione.